No i witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Wyściganych. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj widzowie zaczynamy na naszej dziupli. Bo tutaj widzowie będziemy przeprowadzali i zaczynali dzisiejszą akcję. Czyli akcja Pan Polityk. A wam przypominam oczywiście o tym, że jeżeli seria wam się podoba, to proszę o zostawienie lajka w górę oczywiście i subka na dole, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A my widzowie co, możemy chyba zaczynać? Bo jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, a jeżeli go oczywiście nie oglądaliście, to zachęcam standardowo do nadrobienia, żeby być na bieżąco z fabułką. Ale co dzisiaj widzowie? No dzisiaj będziemy po prostu kontynuowali ten nasz plan, czyli plan zamachu, plan wiadomo czego, piw-paw na tego gościa, co dosyć mocno pomaga braciom w pewnych kwestiach. No mówię, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to doskonale wiecie o co chodzi, więc ja może już nie będę przedłużał, bo wszystkich tutaj się udało nam dzisiaj wyjątkowo zebrać, żeby po prostu przedstawić im cały plan. Słuchajcie, nie wiem czy wszyscy słyszeli o co chodzi i o co się dzisiaj w sumie rozchodzi. Czemu jestem ubrany jak na, jak szczur na otwarcie kanału i tak samo Jay. 4 osoby, no. Znaczy no, Kanji i brat to raczej na co dzień tak potrafił się ubrać. My za to niezbyt, ale dzisiaj tak się trafiło. O co chodzi? Ostatnio od pana pewnego gościa, nie wiem, Mr. X, dostaliśmy informację, która jest dosyć ciekawa, bo dowiedzieliśmy się o gościu, który najprawdopodobniej załatwia różne dokumenty, papiery, pozwolenia, niepozwolenia, ustępstwa itp. itd. naszym kochanym braciom. No i wiemy doskonale, że jakby takiego gościa zabrakło, no to trochę by ich to zabolało. Więc plan został opracowany, myślę, że idealny do tego. Bo jak każdy z nas sobie zdaje sprawę, politycy mają swoją ochronę, prawda? No. No, więc Kanji postawił nam firmę Widmo z dobrą reputacją, z dobrą historią, etc., etc. Zadbało wszystko dookoła naszego fejkowego interesu, żeby wyglądało to legitnie i żeby to miało ręce i nogi. Kif, którego dzisiaj do cholery jasnej znowu nie ma, postarał się o to, żeby nasz kochany pan polityk, Jack Smith, zwolnił swoją obecną firmę, która dla niego pracuje. No i tak się skończyło, że no, my byliśmy drugą najlepszą firmą ochroniarską Los Santos. Więc szybko przytelefonował do nas. I o co chodzi? O ten tramwaj co nie chodzi. Hehe. Nie, no tak na poważnie. To sytuacja wygląda następująco, no że dzisiaj jestem umówiony dokładnie za 30 minut na rozmowę o pracę z nim. Można tak to nazwać, no bo wiadomo, to raczej jest... No da nam zlecenie na to, żebyśmy go ochroniali. No i potrzebuję 3-4, myślę, chętnych osób, które wcisnęłyby się w łachmany ochroniarzy i poudawali dzisiaj i jutro jego ochroniarzy, żeby zdobyć jego zaufanie. Mogę ja. Ja też mogę. Ktoś jeszcze? Ja chyba też mogę. No skoro tu jestem. No to zróbmy tak, że... Witam. To zróbmy tak, że cała męska część załogi ciśnie się w te łachmany. No a damska będzie po prostu odpowiadać za tak zwany backup, w razie co. Nie ma problemu. I o co teraz chodzi? Rozchodzi się teraz o to, że najprawdopodobniej musimy na początku zdobyć jego zaufanie w następujący sposób. Wiadomo, że na tej rozmowie, która się zaraz przeprowadzi, ciężko będzie coś mu zrobić, no bo nie mając ochrony tak na stałe, gość na pewno sobie wynajął coś na wszelki wypadek. Tacy ludzie w zasadzie nigdy nie zostają bez ochrony, więc jakieś zapasowe wyjście musiał mieć i na pewno nie będzie tam bezbronny. Więc to odpada, zrobienie tego bez hałasu. Druga opcja. Pierwszy dzień wątpię też, żeby nam na tyle zaufał jako firmie, żebyśmy byli tam tylko my. Kolejne dni myślę, że już będzie coraz łatwiej i coraz łatwiej. I jak już będziemy pewni, że gość jest na tacy dla nas, no to po prostu, jako że my będziemy jedyną ochroną, no to gość tak naprawdę nie będzie miał ochrony. Prawda? Mhm. No i w zasadzie tyle. I to jest cały plan, jakże skomplikowany. No i spoko. Plan jest jak zwykle w naszym wykonaniu bardzo prosty, ale tym razem mam nadzieję, że niezawodny. Jak zwykle go skomplikujemy prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. Albo ktoś inny nam to skomplikuje. Nie. Yeah. Więc no, więc zapraszam mojego wspólnika. Ho, idziemy na rozmowę. Kanji, ja te stroje są, to zapraszasz, czy gdzie? Tam stalkerze stoi na pewno. Rozdaj tam okay. Wszystkim Kanji te i tamte, a ten, nie? No, wam na nie dzisiaj, wiem, wam... Na dzisiaj i na jutro fajnie jakbyś ty, Kanji, młody i ten, i Shiba polecieli na tam do niego na ochronę. Mhm. A w resztę dni myślę, że ty, gdzie już będziemy mogli coś się pobawić, to polecimy my w trójkę po prostu, nie? Wam też wyłożyć te ciuchy, czy zostawić to auto i sobie weźmiecie, bo one tutaj w bagażniku są. Zostaw na je po prostu. Donny, biznes. Mhm. Pamiętasz Czachę? No. A dalej broń nam potrzebna jest? Myślę, że tak. No, to trzeba się do niego odezwać i przejechać. To jest twój Mercedes? Tak. A mogę go pożyczyć na rozmowę o pracę? Żeby wyglądać rozbijesz. Poważnie troszeczkę. Uważaj, bo on ma wszystkie osie skrętne. Co? No, wszystkie koła się kręcą. Okej. Okay. No zakręć sobie kołami. No faktycznie. Jak coś, to jutro przejdziemy się do klubu motocyklowego. Okej. Okay. Ciekawe.
Ej, mega dziwnie się w tym skręca, jak to ma takie te. Działa w samochodzie, kręcą się. A co ty dzisiaj taki przybity? Jakbyś stał dopiero przed chwilą? Chory jestem. Na co? Na wory chyba, człowieku. Nie, mam co katar, się... gardło mnie boli, się zarażę. Jak cię pocałuję. Po pierwsze, jesteś obrzydliwy. A po drugie, jeżeli byś mnie zaraził, to bym ci urwał łeb. I takie są fakty. Więc kolego drogi, nie denerwuj mnie. I teraz zgrywaj poważnego, bo wchodzimy tam jak do siebie, rozumiesz? Słuchaj, musimy z takim głosem... Musimy być pewni siebie. Mam teraz cały czas mogę być poważny. Tam musisz być taki właśnie... Witam drogich państwo. Jestem współwłaścicielem tej firmy. Słuchaj, no jesteśmy w tej branży od kilkunastu lat, nie? A, wyglądamy na 20, jak w sumie tyle mamy. No właśnie, no i dlatego jesteśmy w branży od całego życia, tak? No, całe życie jesteśmy w tej branży. A my się już urodziliśmy ochroniarzami. No właśnie, no to ja nie rozumiem, w czym ty masz problem, no. Ewentualnie gość... Czy ja mam z czymś problem? No nie, dobra, ale teraz mówię ci poważnie, bo jeżeli my spieprzymy tą rozmowę i ją poprowadzimy w zły sposób, no to goście nas nie zatrudnią. Ja bym, że zostaw to mi, ale powiedziałbym, że zostaw to mi, ale i tak ty będziesz gadał cały czas. No, bo ty byś tego nie poprowadził raczej dobrze. Aha, wiadomo. Dobra, gdzie byśmy to mogli zaparkować? Też nie chcę teraz tu, wiesz, jakoś bardzo łamać przepisów. No i właśnie to zrobiłeś. Czepiasz się szczegółów, wiesz o tym? Czerwona linia, nie można parkować. Tu może. Nie, na czerwonych nie można. Ale to jest żółta przecież. To jest czerwona. To jest chyba razem z gardłem doszła ci jakaś, nie wiem. No ty masz daltonizm, to jest czerwona. Teraz duży toni. Nie wiem. Na pewno nie ten z mopy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Szukam... Tutaj byłem umówiony z kimś na spotkanie. Zapraszam za mną. To pana goście. Witam bardzo serdecznie. To pan dzwonił? To bardziej pan do mnie dzwonił, ale tak, no byliśmy umówieni na spotkanie w sprawie firmy, tak? Nie, niech pan zapamięta. To nie my dzwonimy do pana, tylko pan do pana Smitha. Mhm. Spokojnie, panie sekretarzu. Przepraszam sobie. Pan Smith przybył. No, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, panie Tony. Tak. No to jeżeli spotkaliśmy się tu w wiadomym celu, no to możemy przejść od razu chyba do tego, tak? Domyślam się, że pan nie lubi tracić czasu, ja również, więc... Tak najbardziej. To tak. W takim razie, no, chciałem obgadać ochronę. Mhm. Czego pan dokładnie oczekuje? No to o ludziach chyba nie muszę wspominać. Najbardziej interesowała, nie wiem, monitoring jakiś. Tak się całodobowe, przynajmniej dwóch ochroniarzy, trzech. Zależy, ile tam macie dostępnych. Mhm. To ich możecie przydzielić do mnie. To ja może od razu powiem, jak to co nowo wygląda. Założenie tam systemów, monitoringów, alarmów, no to tam zależy od tego, jakie to są systemy, jakie monitoringi, to się tam dogada już na etapie montażu i ewentualnego wskazania, których miejsc, jakich i ilu. No a sprawa ludzi wygląda tak, że za takiego jednego ochroniarza jednodobowo, no to jest to kwota $2000. Więc w przypadku dwóch, no to byłoby to $4000 za dobę, w przypadku trzech, no to wiadomo 6, tak? Okej. No za chwilę też, no, jeżeli chodzi o fundusze, to nie widzę problemu. Można dwóch, trzech, to już zależy, ile pan ochroniarzy jest w stanie przydzielić na okres. No ja jestem w stanie, wie pan, ja jestem w stanie przydzielić panu 10, nie? To bardziej zależy o to, ilu pan potrzebuje, bo ja też nie lubię naciągać klientów na kasę, bo mógłbym powiedzieć, że no, wydaje mi się, że w pana sytuacji wypadałoby przydzielić 10. A no ale wiadomo, że sytuacja każdy klient jest różny, więc pytanie, czy się pan czuje zagrożony, czy pan się czuje raczej niezagrożony, ale profilaktycznie woli pan mieć tych ochroniarzy, czy jak to wygląda sytuacja? No sytuacja wygląda tak, że sytuacje ogółem na mieście, na spotkaniach są różne, przydałoby się mieć tak dwóch, to no tak dwóch przez powiedzmy, tak cały czas. A no ewentualnie mamy to są mieczy, jeżeli chodzi o jakieś, jakby to powiedzieć, dodatkowe przydziały dodatkowych ludzi na jakieś dodatkowe spotkanie, też jest ta możliwość. Okej, no czyli zależy od sytuacji, zależy od... No to będziemy to dogadywać, no ale to tak jak mówię. Cenowo wygląda to niezależnie od sytuacji, niezależnie od miejsca tak samo, nie? Więc jeżeli pan potrzebuje jakiegoś dnia konkretną ilość, no to pan po prostu mi daje znać dzień wcześniej po prostu ile pracowników na jaki dzień konkretny pan potrzebuje i jesteśmy dogadani. Przepraszam bardzo, mam mega ważny telefon. Mój wspólnik tutaj z panem dogada szczegóły. Widzowie! Czemu akurat teraz dzwoni pieprzony jeden z braci? Słucham? Halo, Tony? Słucham, czy mogę pomóc?
musimy się spotkać i to już. Trochę teraz jestem zajęty, bo mnie nawet w Los Santos nie ma. Jestem w okolicach Paleto, więc zanim nawet dojadę, to trochę minie. To poczekam, ale zaraz. No i coś przerywa, ale nie więcej zrozumiałem. Ale to coś mega pilnego, czy jak? No to pilne. Przy okazji możesz przywieźć tam tą dostawę, którą odebrałeś wczoraj, więc... Dobra. Jesteśmy na polu golfowym. Będziemy znaczy, z tego co wiem, to Kif już dostarczył wczoraj w nocy. Mhm. No dobrze, no to przy okazji porozmawiamy trochę i... Jakbyś mógł, to przyjść z Jayem najlepiej. Z Jayem? A czemu akurat z Jayem? No, żebyś miał kogoś po prostu do towarzystwa. Okej. Okay. No dobra, tak jak mówię, będę za 20 minut, to tak pasuje mniej więcej? Okej, okay, może być. Skoro jesteś poza miastem, to pasuje. Dobra. No do zobaczenia. Do zobaczenia to. Oj, widzowie, oby to się nie okazało, że oni wiedzą o naszym spotkaniu z tym panem tutaj, Smithem. Dobrze, nie, już jestem. Pan zrozumieć, że kwestia funduszy to jest najmniejszy problem w naszym przypadku. No tak, jakby dokładnie. Fundusze pana Smitha są bardzo wysokie. Czyli tak jak brnąc do brzegu. Dogadani jesteśmy cenowo. Obo nasz profesjonalizm, to pan się chyba nie martwi. Czy coś jeszcze mogę, nie wiem, zaproponować, zaoferować? Czy takie najważniejsze szczegóły mamy? Tak. Jeszcze jest jedna ważna sprawa. Na najbliższe dni dam jeszcze panu znać. Potrzebuję ochrony, tak, dodatkowej. Przynajmniej z lepszym uzbrojeniem. Okej. Okay. No to pan mi da znać... No właśnie, pan mi da znać konkretny termin i ja wtedy panu powiem. Jeżeli pan potrzebuje naprawdę najlepszej, no to ja się osobiście mogę pojawić raz z moim wspólnikiem i jeszcze jednym naszym bardzo dobrym znajomym. Okej, rozumiem. Tylko to wiadomo, będzie dodatkowo płatne, tak? Nie ma problemu. Dobra, to jeżeli mamy wszystkie szczegóły uzgodnione, to ja muszę niestety bardzo szybko lecieć na kolejne spotkanie, bo jestem trochę spóźniony. Jeżeli chodzi o wszystkie dokumenty itp. itd., to ja wyślę po prostu księgowego, który to załatwi z pana sekretarzem. Okej. Jeżeli to nie problem. Nie, żadnego problemu. Dobra, to dzięki wielkie, miłego. Do widzenia. Ajajajajajajaj, nie zgadniesz, kto dzwonił. Czyżby playboyowcy? Nie. Któż by się spodziewał? Dobra, dawaj, musimy tam szybko jechać. Sprzedałem im bajeczkę, że jesteśmy poza Los Santos. Dobrze, może nie będą pytać o ubrania. Nie, przebierzemy się zaraz. Powiedzieli, że mam przyjechać z tobą. Aha. Więc albo chcą konkretnie coś od naszej dwójki, albo nie wiem, o co im chodzi. Nie wiadomo, dowiemy się na miejscu. Mhm. Dobra, przebieramy się tutaj. Dobra, widzowie, my idziemy szybko jakieś ciuchy kupić, pewnie standardowe w naszym stylu. I co, widzimy się za momencik już na ubraci tak naprawdę. No, na polu golfowym to chyba jeszcze nigdy nie byłem. No ja też. Przez ostatnie 13 miesięcy to nie mam w ogóle czasu. Ty w ogóle umiesz grać w golfa? Co najwyżej mini. A bym poszedł kiedyś na mini golfa. Idziemy kiedyś? Czemu nie? Aż tak bardzo chcesz zobaczyć w przepoconej koszuli, żeby tak biegniesz? Mhm. Masz jakieś? Witam, możemy? Pewnie, to świetnie. Super, dzięki. Wiedziałem, że lubisz mężczyzn w przepoconych koszulach. Przestań, proszę cię, błagam. Sam to przed chwilą przyznałeś. Dobra, widzowie, spotkanie z braćmi. Nasze ulubione chyba. Pytanie teraz, jak tym bardziej, jak tym razem będą próbowali nas wziąć pod włos w jakiś dziwny, swój pokręcony sposób. No dzień dobry. Cóż to jest celem naszego spotkania dzisiejszego? Po pierwsze, chciałem zabrać głos w sprawie, która wydarzyła się ostatnio. Uważam, że sprawy osobiste powinniśmy odłożyć na bok, gdy rozmawiamy o sprawach biznesowych. Znaczy tutaj spotykamy się tylko i wyłącznie w celu zarobień i boję osobiste niechęci. Osobiste zachowania nie powinny wpływać na nasz interes. Czyli rozumiem, że to są przeprosiny bez słowa przepraszam. Nie nazwam tego przeprosinami, po prostu panu mówię, jak tak, jest, jak uważam. Nie uważam tego za przeprosiny i złego nie zrobiłem. A ja uważam, że to były jednak przeprosiny. To są przeprosiny. W każdym bądź razie. Tak, właśnie. Przejdźmy może do rzeczy, które są dzisiaj ważniejsze niż przepraszania. Ale tak, bardzo mi miło za przeprosiny, przyjmuję pewnie. Ale widzowie, zagrany mu na nosku. Co stało się na tym transporcie kilka dni temu? O, czyli informacje doszły. No,
pewnie już wiesz, że dobrze o tym wiemy, co tam się stało, ale... No to... To już waszą wersję. Okej, no to sprawa wygląda prosto. Dostaliśmy informację od Brada o transporcie. Od razu wszystko zaplanowaliśmy. Cały plan był dopracowany na ostatni guzik. Niestety kierowca transportu okazał się odważniejszy niż myśleliśmy. Staranował naszą blokadę, przejechał. Ja ruszyłem od razu, żejem za nim w pościg. Niestety okazało się, że inna ekipa również polowała na to samo co my. Jaka ekipa? My się wyróżniali. Jakieś czarne kurumy. Tylko czarne kurumy nie zauważył nic więcej, czy może wyróżniać. Czarne kurumy z neonami, z tego co pamiętam, i jakieś dwa balery były. Jakiś ubiór specjalny, czy... Nie, po prostu czarno byli. Po prostu zamaskowani, cali na czarno, lubiła na jak pan odzyskał ciężarów? No to podejrzewam, że też wiecie. Namierzyliśmy ją na wybrzeżu zachodnim. Nie, przepraszam, wschodnim. Czyli GIF, rozumiem, że też pomógł wam we wszystkim. Tak, tak jak tam mówił, że pomógł dużo wam w tej sprawie. Tak, GIF, no razem ze mną tak naprawdę odbijał ciężarówkę, a Kanji później nas asekurował. No, według ciebie ta grupa wydaje się liczna, czy jest liczna. Coś mniejszego? Liczna grupa. Więc tak, w naszym wspólnym interesie jest jak najbardziej dopiąć nasze interesy. Więc w naszym interesie te leży to, by wam pomóc, jak i zarówno nam, żeby unieszkodliwić tą grupę, żeby w przyszłości nie przeszkadzała w naszych interesach. Więc my oferujemy od siebie możliwości, które ułatwią wam zniszczeniu tej grupy, ponieważ działa na naszą szkodę. Tak, no to w tym się zgadzamy. Faktycznie ta grupa działa na naszą niekorzyść. Ale na razie to była jednorazowa sytuacja, w której nam się wpieprzyli w robotę. Niech pan nie lekceważy nigdy jednorazowych sytuacji, bo nigdy nie będzie że jednorazowa sytuacja. Trzeba zawsze zmniejszać ryzyko do zera. Rozumiem. Ale tak jak mówię, nie wydaje mi się na ten moment, żeby potrzebna była jakakolwiek zemsta. Raczej to my wygraliśmy tą pierwszą bitwę chcąc nie chcąc. Nie, pan ją przegrał. Musiał pan naprawiać swoje błędy. Pan stracił ciężarówkę i potem było się... Jakby pan wyjechał... Pan musiałby jechać i odzyskiwać pojazdu, prawda? Gdy moglibyśmy zaliczać to jako zwycięstwo. A ja uważam, że jednak to była porażka, że pan musiał stracić swój dodatkowy czas, zasoby, żeby zlokalizować tą ciężarówkę i ją odbić. Każdy odbiera takie sprawy jak na swój sposób. Dla mnie to było zwycięstwo, bo to my mniej straciliśmy, a oni stracili sporo. I właśnie tego jesteśmy na dwóch innych miejscach. Więc ja mówię, że jednak powinniśmy zainterweniować w sprawie tej grupy. Prawda, bracie? Jak najbardziej uważam, że również powinniście się im przyjrzeć trochę bardziej i ewentualnie powiedzieć nam, o co z nimi chodzi. Spoko, nie ma problemu, mogę się im przyjrzeć, mogę zobaczyć, czy nie kombinują czegoś więcej, ale tak jak mówię, na razie nie potrzebuję żadnego wsparcia ani nic. Z takimi leszczami mogę ich nazwać, poradzę sobie sam. Dobrze, no to mam rozumieć, że za kilka dni usłyszę, że grupa wyeliminowana, unieszkodliwiona i już więcej nie przeszkodzi się, prawda? Prawda. Tak mogę usłyszeć. Bez naszej pomocy poradzi sobie pan z nią sam, gdzie mają upancerzone samochody marku Ruma, zgadza się? Nie były zbyt dobrze opancerzone. No dobrze, w takim razie Giz do jutra dostanie zapłatę za akcję z oddzielonymi 20% dla nas. Mhm. A ty, Tony, jesteś wolny. I na dniach widzimy się w sprawie dobrania wam bazy na przyszłe interesy i różne takie rzeczy pomniejsze. Dobra. Tak jak obiecaliśmy. No my dziękujemy bardzo za spotkanie. Nie. Jaką? No ale przecież już powiedzieli się, że jesteśmy wolni. Ale ty to na razie ty wolny. Jesteś wolny. Pozwól na chwilę tutaj, dziecko. Niech Elvis odłoży toalet. Otóż pistolet. Jestem z tyłu cały czas jak coś. Zrozumiałem. Okej, widzowie, chcę rozmawiać z Jayem. Nie mój interes, nie moja sprawa. Tylko mam nadzieję, że nie będą tam mu nie wiadomo czego gadać, ale widzowie, chłopaki już się zainteresowały
naszą sprawą z tą grupą pewną. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Widzowie, ja bym chciał jak najbardziej unikać jakiejkolwiek możliwej wojny, no bo to nam jest nie na niekorzyść, więc nawet jeżeli można byłoby się z nimi dogadać, to ja bym się wolał z nimi dogadać. Dlatego też nie idę tak ostro, widzowie, jak sami słyszeliście, w żadne kurczebele, jakieś ich propozycje, że teraz tu trzeba iść na wojnę, egzekwować, zemścić i w ogóle. Sprawa jest rozwojowa bardzo mocno. Mógł to być równie dobrze przypadek, że my się zetknęliśmy w tamtym momencie. No, to o co chodzi? No, panie Jayu, widzę po panu, że pan jest bardziej rozsądną osobą w tym całym szale. Nie nazwałbym się tak. Przez większość czasu to ja głównie odwalam, a Tony nas trzyma w ryzach. Ale kto tak mówi, że odwala? Co? Słucham? Każdy sam tak sądzę. Zauważyliśmy, że żyjesz trochę w cieniu Tonego, nieprawdaż? Że jednak jesteś prawdą, że możesz więcej, że jakby to, co robisz, to może być trochę za mało, ale jednak nie możesz zrobić więcej przez to, że jednak jesteś jakby postrzegany jako ten przyjaciel Tonego. Posłuchaj. Tak, jestem jego przyjacielem. Czekaj, posłuchaj mnie. Ile razy go uratowałeś? Podejrzewam, że dużo. Wystarczająco. On odpłacił ci się za to? Tak, ratujemy siebie nawzajem. Tak od zawsze było. A jak ciebie traktuje? A ty jak go traktujesz? No słuchaj, powiem ci tak, no jest dobrze. Jesteśmy przyjaciółmi praktycznie od dzieciństwa. Co prawda czasem się kłócimy, ale no jest dobrze. Panie Jayu, Jay, może przejdźmy na ty. Jestem, przejdźmy na ty. Ja nie od razu mówię, żeby, nie chcę, żeby pan na nie źle mówił. My dbamy tylko o dobro. Ja chciałbym znaleźć po prostu drugą osobę, która będzie mogła zarządzać tym wszystkim. A nie chciałbym dopuścić, żeby w tak zaawansowanej organizacji, która pracuje dla nas, działy się takie rzeczy. Rozumie pan? Nie chcę w żadnym stopniu dyskredytować pana Tonego, bo oczywiście pan Tony robi dla nas super robotę. Aczkolwiek dzieją się rzeczy, które nam się nie podobają w panu Tonym, ale jesteś w stanie przyjąć na to oko, ale przez co on robi, potrzebujemy drugiej osoby, która będzie tym zarządzała. Niestety Kif się na to nie sprawdzi, bo już za dobrze znamy. I dlaczego wybraliście akurat mnie? Nie wybraliśmy cię, to po prostu chcieliśmy sobie z tobą porozmawiać na ten temat, ale może wróćmy na chwilę do tematu twojej przyjaźni z Tonym, bo jak wiesz, Tony do niedawna przyjaźnił się jeszcze z jedną osobą. O, tak, prawda. Która niestety już nie żyje. No, ja Makuta, wiem. Wie pan, nie czujesz się trochę tak zagrożony z tego powodu, że jakby możesz być następny jakkolwiek? Na pana Tonego zadziałały słowa, że my niszczymy Bradowi interesy i zabijemy go, kogo zna. Nie nazwałbym tego niszczeniem interesu, po prostu jest dogadywanie. Wiesz, poczekaj, wiesz co Tony zrobił? No co? Pan Tony co zrobił? Pan Tony kilka godzin później przyjechał z Yamakutą, patrzył na jego śmierć, nie miał żadnych przeciwwskazań do tego. Ile wam Yamakuta pomógł? Kazuka Tanaka, przepraszam, tak? Dużo. On po prostu myślał, że dojdziecie do porozumienia i go nie zabijecie, ale no, że tak wyszło, to ewidentnie ale musiało tak być. Pan Tony wiedział, że my nie puścimy tego. Pan Kazuka Tanaka był wielkim zagrożeniem na ścieżce naszej wsłucy, a jednocześnie był przyjaciel pana Tonego. Tony powinien wiedzieć się stanie, że my nie będziemy mogli darować życia osobie, jakim jest Kazuka Tanaka. A jednak pan Tony nic nie zrobił, postawił się. Nic, tylko pomruknął pod nosem. Dom i tyle. Co jeżeli pana spotka taki los? Jeżeli to pana będzie musiał wystawić, bo pan coś źle zrobi. I co wtedy pan Tony zrobi? Znowu pójdzie pod nosem i przywiezie tutaj pana? Nie My wiadomo. Potrzebujemy osoby, która zna się na miłości ludzkiej. Pan ma przyjaciela Tonego, pan od niego dba. A jak pan Tony? Jak pan Tony działa w drugą stronę? Powiadając krótko, nie mogę narzekać. No dobrze. Dobrze. W takim razie myślę, że to wszystko. Musisz wrócić do swojego przyjaciela. Aczkolwiek pamiętaj, jeżeli będzie ci coś potrzebne, jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości dotyczące naszej współpracy, śmiało, pamiętaj, że my jesteśmy dla naszego obopólnego lepszego życia, prawda? Chcemy dla siebie jak najlepiej. Ja cię Jay lubię, wiesz? Cieszę się. Nie jesteś chamski dla nas. Traktujesz nas jak ludzi. No dobrze, Jay. W takim razie jesteś wolny, ale przemyśl to wszystko i przemyśl to, jak Tony traktuje swoich przyjaciół. Będę miał to na uwadze.
Jeszcze wracając na chwilę do poprzedniego tematu. Jeśli ktoś okazuje mi szacunek, to ja okazuję również. Mam nadzieję, że tak pozostanie między nami. To żegnam. Do następnego. Już? Pogadaj ze swoimi przyjaciółmi? Mhm. A czemu teraz ze przyjaciółmi? No nie wiem, tak on mi się powiedział. O co oni chcieli? Nie, gadali mi o jakichś tam interesach, wiadomo. Ale interesach? Co o interesach? No, że coś tam chcieli, żebym zajął ich miejsce na jednym z interesów, wiesz o co chodzi. Że jeden biznes im upada, kifa nie chcą tam stawiać i pomyśleli o mnie. Dziwne. No. Ja bym tak na to uważał, bo to może być jakaś zagrywka ich dziwna. No, nie wiadomo, dowiemy się w przyszłości. Kiedy ta przyszłość będzie, to w sumie z nich to pewnie jutro. Dostałem SMS-a, że jutro już jesteśmy potrzebni temu ziutowi. Mm-hmm. Więc jutro najprawdopodobniej będzie akcja strzelania mu w głowę. Więc potrzebuję ciebie i brada tam. Jesteś na 100% pewny, że my chcemy go zabijać. A co mamy innego zrobić? Bo nie rozumiem. Jakby gość bardzo pomaga im, jeżeli gość zniknie po prostu, no to będzie nam o wiele lżej. Wiesz, zawsze moglibyśmy coś z niego wyciągnąć, przetrzymać, no i takie rzeczy, nie? Tacy ludzie, że i tak by ci nic nie powiedzieli. Nie wiadomo. Pod odpowiednim naciskiem każdy ktoś powie. Nie każdy. Po prostu zaufaj mi i tyle, no będzie git. Aha. Przestań, nie wiem, no przestań po prostu... Marudzić. Marudzić. Dobra, widzowie, spotkanie z braćmi dziwne. Dziwne, co mogę rzec? Tak? Tak się mówi? Rzec? Nie wiem, jestem analfabetą, widzowie, to już chyba wiecie. Ale, co dodatkowo tego? No nic chyba, z dnia dzisiejszego już nic. Widzimy się, widzowie, w takim bądź razie chyba dopiero dnia następnego. Mi się nawet dzisiaj już taka pogoda zrobiła dziwna. Na samej ochronie już naszego polityka. Będzie ciekawie. Jak będzie tylko, widzowie, okazja, to oczywiście wykonamy nasze zadanie, które nam, miejmy nadzieję, że ułatwi nam troszeczkę życie. Muszę jeszcze Bradowi w ogóle odwieźć tego Mercedesa, więc od razu jak już jesteśmy przy tym kasynie, to może już to zrobię. Ale także, jak widzowie, widzimy się za momencik, już dnia następnego. No i widzowie, jesteśmy już na naszej pracy, nazwijmy to. Jesteśmy, widzowie, ochroniarzami. Jedziemy w trójkę z naszym, oczywiście, klientem, który niedługo, jak tylko będzie okazja, to straci życie przez nas. Czyli swoich ochroniarzy. Jest, widzowie, taka tutaj machlojka jakaś dziwna, ale no... No plan jest dobry, no nie powiecie, że nie. Znajdźcie tutaj państwo na prawo. Jaką... Tutaj? Mrożną trawę bym się napił. Tak, sobie na parking. Okej. Okay. No tutaj jesteśmy dosyć odsłonięci, więc radziłbym o ostrożność. Zwłaszcza jeżeli pan się dzisiaj czegoś obawia. Ja... Mamy tu czekać na dole? Tak, podejdę. Mhm. Jak wam się podoba cieciowanie? Świetne, wymarzona praca. Niżej upaść już nie mogę. No. Już proszę cię, już nie narzekaj aż tak, zaraz się już skończy. To ja zapewniam ochronę. Dobra, idzie ci go. Krumy. Kury... Chowaj się. Co się dzieje? Dobra, cały jesteś? Tak, ja mówiłem, że coś się będzie działo. Kto to był? Nie wiem. Nie wiadomo. Ale ewidentnie komuś podpadłeś. Komu nie zarobiłem, nikomu. Nikomu? No, trudno. Ups! Drive-by chyba się udał. Ojej. Nie jesteśmy chyba najlepszą firmą ochroniarską. Zmarł podczas akcji. Dożywotnio go ochroniłem. Tak, to jeszcze później wyślijcie tu Kandziego, żeby kamerę... zapis. Mhm. Którą kamerę? Gdzieś tu na pewno są. Dobra. Zjeżdżamy. No, tym autem na pewno nie zjeżdżamy, niech Kandzi zaraz po nas podjedzie. Może strzel dwajka, nie rozwala, czy strzelać za mało. No już. Czekaj, Tony. Co? Ja cię wyręczę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł u miasta. Dobra. Tak ma wybuchnąć. No dobra. Dobra, chodźcie tutaj na plecy. A bo do? O, dobra, jest już Kanji.
Dobra, zmywamy się, wsiadaj od razu, wsiadaj, jedziemy od razu. To pakujcie się, ja nie wiem, gdzie wy chcecie jechać. Dobra, brat, prowadź. Jak ja? Dobra, ja już poprowadzę. Boże, zdecydowanie jesteś... Zorganizowanie jak... Jak moja matka się zdecyduje. Dobra, detonuj. Aha. To nie, że... Posprzątasz tylko raz. No, pewnie. Który bardziej musisz... mnie pytanie, czemu znowu te kurumy się tu pojawiły, bo to były identyczne. Nie wiem. Z tego napadu? Tak. Okej. Okay. To zanim ja skasuję kamery, to może oni blachy. Praktycznie jeden do jeden, tylko no, to nie było pozorzone. Sprawdź później, Kanji, te blachy i zanim usuniesz te nagrania, no. No nic, widzowie. Akcja się udała, kamera mi znowu zgasła. Nie wiem, co się dzisiaj z nią dzieje, ale gaśnie co chwilę. Tak czy siak, widzowie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Ostatecznie udało się gościa wyeliminować. Troszeczkę chaotycznie i nerwowo to wszystko wyglądało, bo nie przewidywaliśmy na to, że faktycznie goście z tych kurum znowu nas zaatakują. Jeżeli macie jakieś teorie, kto to jest i dlaczego znowu chcieli albo nam uprzykrzyć życie, albo temu gościowi, to dawajcie znać koniecznie w komentarzach. A ja na razie się z wami żegnam i co? Widzimy się, widzowie, już pojutrze w kolejnym odcineczku. Na razie, heja, bye.